Gdynia, 10:11 do startu pierwszego wyścigu w nowej formule 4:18:4. 400 metrów pływania, limit 15 minut, ale to żabką się płynie 8, także bym tu nie robił dramatów. Taki dystans już naprawdę mocno dziecięcy, a my tymczasem możemy zrobić przegląd strefy zmian, to co lubicie najbardziej. Powiem wam, że aż jestem zdziwiony, bo nawet na takim dystansie naprawdę grube fury tutaj można znaleźć. Passacik na dysku Korimy, BMC, bardzo ładne malowanie. Kółeczka Carbon. Tutaj mamy Passata na kołach FFWD od Grzesia Dreigiera. To jest trener kolarski najwyższej klasy i proszę was, tutaj były rano pompowane koła, sprawdzone ile ma być. 5,72 z przodu i 5,83 z tyłu jest napompowane, także ten rower pewnie będzie jechał po zwycięstwo. Dalej mamy PX Series. To jest Cervelo, które przestało być produkowane, a szkoda, bo bardzo fajnie się ten rower tu fituje. Ma dużo regulacji bez wymiany części i moim zdaniem ciekawie wygląda. No ma swoich zwolenników i swoich niezwolenników. Tu mamy nową wersję Passata, tą od pękających widelcy, skocik ładny. Tu znowu mamy całą serię rowerów takich prostszych, a tu mamy znowu PX Seriesa w innej troszkę wersji, a dalej przegląd takich prostszych modeli. Tu mamy na przykład przełajówkę speca na aluminiowej ramie, a zaraz obok potem Madonkę na elektrycznej stopiące, no to ze 40 tysięcy trzeba dać. Obok niej stare Pinarello, nie wiem czy to się już nazywało wtedy bolid, w każdym razie czasowe, ono się chyba jakoś inaczej wtedy nazywało. Też kozackie kółeczka na bardzo szybkich oponach Vittoria Corsa Speed. I dalej proste Cervelo. Tu Bitwinik, taki najprostszy, ale pedały zatrzaskowe, ktoś tam sobie wyścig wystartuje. Dalej znowu Madonka. O, na Ultegrze to z 50 tysięcy. O, a tu stara Madonka. Taką można kupić za parę groszy. Trzeba trochę ogarniać hamulce, żeby sobie ustawić, bo są wymagające pod względem serwisowym, ale poza tym naprawdę fajny rower. Obok bardzo fajny Trek Silk. To taka komfortowa wersja damskiej szosówki. O, Fujinorkom. Tani rower, a bardzo ciekawy po wymianie tam padów. Tu widzę, już ma inne pady w kierownicy, wymienione na profile designa. Także po paru małych modyfikacjach, nie grzebcie przy tylnym hamulcu, rowerek się naprawdę fajnie sprawdza. Ribble, ładne malowanie, Saroni, karbonowa rama, a obok gravelek Marina na aluminiowej ramie, nawet na gravelowych oponach, także tutaj tak troszkę wolniej będzie ten rower jechał. Następny, stalówka Treka 520 ekspedycyjna, fajna. O, widzicie, tu obsługa czekuje, co przyjechało, czego brakuje, czy wszyscy się wstawili, czy nie wstawili. Tu znowu czasóweczka na dysku, a tu Bianchi na aluminiowym. Także tutaj mamy karbona szosowego, a tu z kolei mamy aluminiowego, znowu przełaja prawie że. A tutaj Madonka, generację do tyłu, ale już na hamulcach tarczowych. Ten kluczyk da się wyjąć i przestawić pod innym kątem, także jakbyście mieli taki kluczyk w ośce, to sobie możecie go prawidłowo założyć. Dalej, no to co, Giantik, o tu Giantik MTB w ogóle poleci w tym wyścigu. Argon na wysokich stożkach. Co tu jeszcze ciekawego? Stary Giant, Trinity na aluminiowych kołach. No, można by wrzucić jakiś trochę wyższy stożek. A tu z kolei Canyon na pełnym kole na dysku. A zaraz potem Esker 4.0, stalowa rama, bagażniczek, terenowe opony. Także no, spotkają się na tym dystansie bardzo, bardzo różne bryczki. O, chłopaki sprawdzają, czy jest ciśnienie we wszystkich kołach, czy ktoś nie złapał laczka. Tu widzicie Dual Sportsik, taki trekkingowy rower, crossowy w zasadzie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, jakby trzeba było stanąć do żabki, to jest nawet zapięcie. Merida w malowaniu Lampre, taki prosty model też na aluminiowych kołach, ale całkiem ładne reaktor. O, a tu Felcik i ja na stopiątce.
O, bardzo fajna maszyna. 25 tysięcy to miało detal, coś tam trochę teraz staniało. Naprawdę fajna bryczka, elektryczne przerzutki, karbonowe stożki kół. Dobra baza, też się dobrze fituje w zestawie, dużo podkładek. Dalej lecimy, znowu mamy Eskera 4.0. No Esker 4.0 chyba będzie najpopularniejszym gravelem, widzę tutaj na tym dystansie. A to domańka w ciekawym malowaniu, taka czarna, ale z jakimś akcencikiem kolorystycznym, opony z beżowym boczkiem. Na pewno tutaj na tym bruku na wyjeździe fajnie się to sprawdzi. Tu bardzo ładny Stevensik triatlonowy. I dalej znowu jakieś tańsze szosówki. Przechodzimy na drugą stronę. O, tu mamy Pinarello. Chyba najstarsza bryczka w stawce. No, tam już mamy aferę, w którymś kole poleciała dętka. O, tu znowu felcik w starszym malowaniu, ten IA na mechanicznych przerzutkach. Czy to był IAX, czy IA? IA, bo się nie skręca. Przód, nie wróć, to IAX. Nieważne. Dobra, tu mamy Górala. Tu znowu mamy Górala. O, ten Giantik to też w konkursie na najstarszy. Końcówka lat 90. obstawiam, bo fabryczki Alhonga i ta grupa Alivio, no to jest właśnie jakiś koniec lat 90. Także chwilę temu go wyprodukowali. A tu mamy Argona 18. Elegancko. Na karbonie. Karbonowe koły. A zaraz obok jakiegoś aluminiowego takiego prostego rumaczka i znowu mamy Crossa, ale tym razem nie Eskera 4.0, tylko jakieś aluminiowe coś. Dalej Giant Leaf, triatlonówka rasowa, a zaraz potem Accentik przełajowy, gdzieś tu w międzyczasie propel na dysku wciśnięty. O, to Madonka w bardzo ładnym malowaniu, biała z niebieskim. Znowu tym razem Ridley Kanzo gravelek. Tutaj jeszcze Accenta gravelek, to też już drugi Decathlonu gravelek. A to w ogóle Decathlon Rent, widzicie, można wypożyczyć z Decathlonu rowerek i sobie wystartować. Stevensik czasowy. Ciekawa konstrukcja, dość trudna do fittingu, bo jedna opcja, żeby iść w górę, to te podkładki tu pod leżakiem. W dodatku się jeden pad obsunął, trzeba by to poprawić. A tu bryczka na białych oponach i kanionik. Relatywnie mało kanionów na tym dystansie. Myślę, że jutro na dystansie długim tych kanionów będzie sporo, sporo więcej. O, tu Passacik leciwy już przyciorany. Chyba nawet wiem, czyj to Passacik. Coś też się gleba przytrafiła. Dalej, o, widzicie, powiedziałem, że nie ma kanionów. To są akurat dwa. No, to jedne z popularniejszych maszyn. Tu widzicie jeden rodzaj kokpitu, a tam już ten nowszy drugi rodzaj kokpitu, w dodatku chyba z jakimś customem w ogóle tam włożonym naprzód, bo ta płaszczka to wygląda, jakby była dorobiona. Tu znowu prosty tribanik i znowu tribanik. No, tribaników też tu trochę startuje. Tu mamy szosóweczki, szosóweczki, szosóweczki i takie ładne serwelo, całe czarne z różowym napisem. Skocik też ładny. Aero, zintegrowany mostek, kierownica aluminiowa, co prawda, ale kable wszystkie tu pochowane. Także koszmar mechanika. O, tu bardzo stare Fuji. To jest chyba D4.0, czy jakoś tak to się nazywa. Śmieszna rama, lubiło się to tu wyłamać w tych modelach. A tu znowu mamy Passata. A to zdaje się specyk. Tak jest, specyk w malowaniu customowym. Treków jest nawet relatywnie sporo. Tu znowu Emonda, Canyonic, Aeroad na zintegrowanym tutaj kokpicie. Generalnie Canyon mega dobrą ma ofertę, także tych rowerów no jeździ dużo. Znowu tam widzimy Canyona Speedmaxa. Zobaczcie, jak wysoko jest podniesiony tam kokpit. A tu z kolei mamy Bianchi Sprinta z dołożoną lemondeczką. Prosta szosóweczka, ale na karbonowej ramie ładny kolor celeste, także będzie jechane. O, i znowu Speedmax, a obok stary Passat i Livik, czyli Giant dla dziewczyn. O, a tu mamy jeszcze jednego Passata z tych pękających widelców. A tu mamy starego Passata w Project One i to jeszcze generację pierwszą Speed Concepta. Ona się troszkę różni widelcem, ma inny box ten za siodełko. No i widać po kołach i po grupie osprzętu, że mocno, mocno leciwy, ale zobaczcie, jak ładne malowanie customowe w Project One. Zaraz obok Giant
TCR, też piękny lakier metalik, świeża sztuka, bo na 105 12-biegowej elektrycznej, Bianchi Aria na Rivalu, potem jeszcze z ciekawych, o, to jest ciekawy superiorek X-Road Team, tutaj całkiem szerokie gumy można wrzucić, także można tą szosę przełożyć na taką, zapomniałem jak to się nazywa, Open Gravel, Open Road, nieważne, jakoś tam. A tutaj stary Luczek 566, na Durejsie leciuteńka bryczka, bardzo ładna. Tu znowu parę jakichś starszych maszynek, tu w ogóle Crossik Evado 7.0, typowa krosówka miejska, damska, ze stopką, na zwykłych pedałach. Tu ktoś zdecydowanie stawia bardziej na frajdę z tego wyścigu niż na sprzęcenie się nie wiadomo jak. A tutaj firma Jaan, czyli polski brand, który tam sprowadza trochę różnych komponentów, między innymi koła, jak widać też jakieś pojedyncze ramy się trafiają. Argon 18 czasowy, Canyonik. No tych Canyonów jednak trochę jest, chyba jeden z bardziej popularnych rowerów czasowych, nawet na tak krótkim dystansie. Tu stary Passat w katalogowym prawie setupie na mechanicznej Ultegrze, to dopiero jest wesołe, jak tu trzeba pogrzebać w kablach przy mechanice i tak dalej, ale ciekawa tu przeróbka się odbyła, bo normalnie to jakoś inaczej te się wprowadzało tutaj, a przechodziły tu przez podkładkę i wchodziły przez mostek, tu ktoś to trochę uprościł na skróty. No co tutaj dalej? Prosty aluminiowy specyk, tu BMC na dysku, o, a tu proszę, Scott Górski, też jest stopka, są błotniki, tam człowieczek pobiegł jeszcze wymienić na szybko denteczkę w serwisie Shimano, fajnie, że obsługa sprawdza i pozwala pobiec, naprawić rower przed startem, bo tak no na wybiegu ze strefy mógłby to robić, a tak zrobi sobie przed startem, trochę stresu, ale wystartuje sprawnym. Tutaj Hans Schling, nie wiem jak to się czyta, nieważne, w każdym razie angielska marka, 4,5 dychy taka maszyna kosztuje, lakier piękna, perła metalik, koszyki Elita pod kolor pomalowane, ale okrągłe, także 8 watów zdaje się na takim koszyku się traci. Na pewno fajna bryka, fajnie regulowany tutaj mostek, można pojechać kierownicą do przodu, dużo podkładek, też jest możliwość regulacji, pady z regulacją zasięgu i takie widać fajne karbonowe. No ogólnie bryczka może się podobać, sprowadzony z UK, a zaraz obok Viking Race, na totalnie podstawowej grupie Shimano, nawet nie pamiętam jaki to ma indeks do Shimano, manetki na ramię, prościutka maszyna, ale powiem wam, że ze 30 na godzinę spokojnie można by średnią na tym ukręcić. Obok tani tribanek, zaraz obok tani treczek, no a tu to dopiero jest Grand Gold, jest to wariacja, podejrzewam, na temacie roweru EB10,5, czy jak to tam się był, jakiś taki czarny, złoty, sygnowany browarami. No ten chyba wygra konkurs na największego gruza, który tu startuje. Muszę przyznać, że i brudny jest jak nieboskie stworzenie. Myślę, że ma nawet luz na suporcie. A nie, powiem wam, że na suporcie luzu nie ma. A na tylnym kole? No na tylnym kole troszkę ma luz, nie taki duży. Stopeczka stalowa. No jest klasa. No hamulce muszą być sprawne, bo to sędziowie sprawdzają. Tu z kolei mamy Gianta Propela na fajnym kole Rona na dwuszprychach. Bardzo ciekawe koło, widać, że w środku dętka TPU. Tu bolito, żeby było lekko i szybko. Obok Passacik, generacja pierwsza jeszcze, karbonowy na dysku Zipa. Buty pod kolor roweru, także ja tutaj daję okejkę. No i tak powoli kończymy przegląd naszej strefy zmian. Jeszcze oczywiście na koniec wpadnie jakiś kanionik i poszło. Za pół godziny start zawodów w nowej formule. 400 metrów pływania, 18 km roweru i 4 km biegania. Także jeżeli ktoś nie startuje, nie trenuje, a chciałby jednak szarpnąć, to myślę, że to jest taka formuła w sam raz dla takich leniuszków albo dla takich nietrenujących grubasków starszych jak ja. Także zapraszam i idziemy zobaczyć, jakim pójdzie na starcie. Hej!
15 km.